Dzisiaj nie mamy wstępu, dzisiaj się musimy bardzo streszczać, bo jest późno, a my mamy dużo do powiedzenia. I dla tych z Was, którzy widzą nas może po raz pierwszy, bez obaw, ponieważ y, nagraliśmy dużo części o Bandim. Jeżeli od tej zaczęliście, to to jest w porządku, to jest część tak zwana niezależna, dlatego y, ten odcinek nie ma numerka. Czy będzie miał potem numerek? Potem będzie chyba miał numerek. No dobra. Ale, Ale... tak czy siak, możecie go oglądać niezależnie, to, bo to jest oko tak w życiu Teda Bandiego. A jeżeli Wam się to spodoba i zainteresuje, to zapraszamy do pierwszego odcinka, gdzie zaczynamy od jego dzieciństwa i lecimy przez wszystkie wydarzenia z nim związane. Tak jest. I jeszcze tylko taka informacja, że za tydzień jest przerwa. Za tydzień nas nie będzie, mhm. bo Sawicki jedzie na wypoczynek. Czasem trzeba. Może nagra wam jakąś wrzutkę? Może. A może nie? <laughs> jak to mówią na dwoje, babka wróżyła? O darach lasu nagram coś. Dary lasu? Może się na coś tam napatoczę. Na może, wleś. może. Ale co, tak bez żadnego wstępu, naprawdę? No to już był wstęp. Jaki nie? to tam wstęp? Powiem wam jak najlepiej podsmażyć kaszankę. <laughs> <laughs> Musieliśmy tu wyciąć kawałek, bo za, już za wiele zdradziłam. Mhm. A <laughs> Zawieński powiedział, nie mów im tego, nie mów im tego tak, jeszcze. Wytnij to, wytnij to. No więc takie rzeczy będą <laughs> tam. No tak, tam. Dobra, to zatem zaczynamy. I trzy, i dwa, i jeden. Drodzy, witamy Was w kolejnej części Skoków w mrok, podcastu, w którym przyglądamy się ciemnej stronie życia. Z tej strony Stefan i Monika, autorzy książki Jak nie wychować seryjnego mordercy. Ja jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Temat psychologii jest dla mnie niezwykle ciekawy. A Monika... I bardzo ci bliski! I bardzo mi bliski! Tak, <gry> ale jak? Aż mi to no, przedmiotło. Monika zaś jest doktorem filozofii i wprowadza filozoficznego ducha do naszych odcinków. A przy okazji uczy języka chińskiego. Owszem, tak jest. To o czym będzie dzisiejszy odcinek, Moniko? Stefanie, więc tak, dzisiejszy odcinek będzie o niewiastach. O niewiastach w życiu Teodora, czyli o tak zwanych kobietach. <grystanie> no i od jakiej kobiety trzeba by tutaj zacząć? Oczywiście od tej, która miała na niego zgubny, powiedzmy to wprost, i duży, bardzo duży, jeśli nie największy wpływ czyli od jego kochanej, kochanej no matki. Ale ty nie uważasz, że ona się tak na koniec zre, zre z... Habilitowała? Tak. Nie. Nie? Nie. Jakoś tak współczu, współczułem jej pod koniec. Ja pod koniec to jemu współczułam. Głos że miał tak taką łamał. matkę. Była taka, było jej smutno. Obrzydzenie mnie brało, jak A... patrzyłam na nią, szczerze powiedziawszy. Jeszcze jak te... Och. Nie muszę chyba podkreślać kolejny raz, że się nią brzydzę. <grym> Chyba dosyć to już zostało powiedziane jasno i wystarczającą ilość razy. No więc przypomnijmy, bo w zasadzie jak ja przygotowywałam się do tego odcinka, to zdałam sobie sprawę, że my już praktycznie wszystko powiedzieliśmy i to w mhm. takich szczegółach, że powtórzymy dzisiaj, ale może też nie tak super bardzo. Więc mhm. takie najważniejsze, najważniejsze rzeczy. Matka Teodora, Eleanor Louis Cowell, i ona, chociaż jej matka też się nazywała Eleanor. To ona, y ją nazywali po prostu Louise. Mm -hmm. I tak na nią wszyscy mówili: Louise. Y miała Teda z nie do końca wiadomo kim najprawdopodobniej z Lloydem Marshallem, ale to też nie, nie tak na 100%, ale najprawdopodobniej. I Ted był nieślubnym dzieckiem tam nie wiadomo on, on był jakimś pilotem weteranem poznali się, potem on szybko wyjechał i, i tyle go tam y widzieli y Louise nie była zachwycona faktem zajścia w ciąży z Teodorem i próbowała naprawić swój błąd, usuwając ciążę, co się jednak nie powiodło, ponieważ tabletki, które dostała od lekarza, nie zadziałały. Próbowała nadal naprawić ten błąd, i yy, po tym jak urodziła Teda w takim domu dla samotnych matek 600 km od domu po prostu go tam zostawiła. Oddała go do adopcji. Ted czekał na adopcję trzy miesiące, ale potem jakoś y, ojciec Louis sam. I to ten właśnie ojciec, y, agresywny, wściekły diabelski ojciec, to on ją przekonywał. Tak? On ją przekonywał, że do końca nie wiadomo, jak jest z tym ojcem, bo nie wszyscy się zgadzają, że on rzeczywiście był taki agresywny. Mhm. Niektórzy, chyba jego koledzy, czy no to tak, koledzy mhm. to to wiadomo, ale też z rodziny, no to właśnie niektórzy koledzy Teda mówią, że wcale nie był agresywny, że on tam przychodził na jego mecze, że tak się nim zajmował. I też niektórzy członkowie rodziny Teda też mówią, że wcale nie i że to sobie Ted wymyślił, żeby usprawiedliwić to, kim się potem stał. No ale wiadomo, rodzina może bronić go, bo to rodzina, mhm. a koledzy, no, mogli widzieć tylko tą dobrą stronę, więc tutaj się znowu nie dowiemy, jak no to jeszcze jest ten, to, czy te, dużo zebrała to do rotilu. Już ta lekarka, że ona tam jakieś wywiady robiła w rodzinie i że ona tam do, do, dotarła do tych Tak, informacji. ona do tych sióstr mhm. dotarła że do, do Luiz, tak, że jedną tam zrzucił ze schodów, bo za długo spała, mhm. były jakieś takie jazdy. No nie wiadomo, nie wiadomo, jak to było, ale w tym domu nie działo się najlepiej. Natomiast fakt jest taki, że sam kazał Louis wracać do tego domu dla samotnych Ma taki przywieźć teda z powrotem. Wszystkim sąsiadom, i, I dalszym krewnym dalszej rodzinie powiedzieli, że Teda adoptowali, także, czyli, że ojciec, że rodzice Louis po prostu, że Teda adoptowali, no i że Louis jest jego siostrą. Natomiast no podobno wszyscy wiedzieli, że, że tak nie jest. No ale Ted też się wychowywał w przekonaniu, że Louis jest po prostu jego siostrą. I ona się nim zajmowała bardzo. Ona się nim zajmowała tak, jak on by był jej dzieckiem w zasadzie. Mówi się, że tak, jak jej, że jakby był jej małym bratem. Chyba nie, no ona, ona w zasadzie go wychowywała. Ona go tam hmm. kąpała, ubierała, zabierała go do kościoła, hmm. ponieważ jak wiemy, Louis była bardzo pobożna. Jak też się dowiemy pod koniec życia, Teda, jaka Louis była pobożna, że wiecie, nie można odbierać życia, nikt nie ma do tego prawa, no nie, ale hmm. przerwanie ciąży oczywiście Louis nie traktowała jako odebranie komuś życia. Może się zmieniło. Może tak. Chyba tak, bo to wygląda pod koniec życia na taką super pobożną, nie? Jeszcze tak mówi z takim. Dobra, nieważne. No i te, Mały Ted rośnie sobie właśnie w przekonaniu, że Louis jest jego siostrą i tutaj znowu nie wiadomo, kiedy on się dowiedział o tym, że tak nie jest, mm. bo tutaj jest kilka wersji, i znowu te wersje są, są bardzo różne. Mm. Na przykład Anne Rule powiedział, że on zawsze czuł, że Louis jest jego matką. Tak. I teraz tak, ktoś. Jedna wersja jest taka, że ktoś mu powiedział jakiś kuzyn tak. i to jak był taki trochę młodszy. I też tam dzieci podobno w szkole wiedziały, wyśmiewały się z niego, hmm. więc tutaj była taka sytuacja. A inna wersja jest taka, że on jak już był na studiach, to chciał ustalić to, kim naprawdę jest i odszukał swoje papiery. Tam na strychu gdzieś grzebał czy coś. Nie, no. on poszedł do. A no właśnie, bo znowu Aha, też są tak tutaj są dwie, dwie wersje, wersje tak. że on poszedł do jakiegoś urzędu. urzędu i oni mu to dali. I ch ch chyba to jest ta wersja taka, tak, że no, no właśnie, nie wiadomo, dali mu te papiery i on zobaczył, i tutaj znowu są dwie wersje, że w jednym, że ojciec to był ten Lloyd Marshall, a w drugiej wersji jest to, że ojciec było pisane Nieznany. Mm. Więc tutaj totalnie nie wiadomo. W każdym razie to był dla niego mega szok. Znaczy, no właśnie. Nawet może samo to, jeśli, jeśli prawdą jest to, że dowiedział się w późniejszych latach, to był to dla niego szok, ale podobno wiedział i miał na tym punkcie duże kompleksy, że wiedział, że jest nieślubnym dzieckiem, a w tamtych, w tamtych czasach no to była gruba sprawa. I tutaj jeszcze dorzucę, że jeśli chcecie lepiej poznać dzieciństwo Teda Bandiego ze szczegółami, oraz innych seryjnych morderców, to możecie zakupić naszą książkę, tam o tym wszystkim piszemy i również wyjaśniamy jaki wpływ te wszystkie wydarzenia mogły mieć na psychikę Teda. Mm -hmm. Więc tak tutaj tylko. Tak, no, kilka tych chillboxów w przypadku Teda się by załapało, no. Tak jest. Y Louis wychodzi za mąż za Johna Bandiego. Jak on ma takie fajne imię? Colpeper, Johnny Pepper Bandi. Fajne. Który jest, który jest kucharzem w jakimś szpitalu polowym. Nie, nie polowym, w jakimś szpitalu dla weteranów czy jakimś takim, nieważne. W każdym razie mają też więcej dzieci i Ted gardzi nim, ponieważ no, nie jest bogaty, jest nikim, nie ma ambicji. Co tutaj też jest ciekawe. I że jest chyba głupi, tak? Że po prostu jest mhm. głupi. Tak jest. No i, y, ale wr wróćmy, do, wróćmy do tej matki, bo mówimy dzisiaj przecież mhm. o kobietach. I gdy Ted, y, gdy Ted zostaje aresztowany kilka razy podczas rozpraw, już po wyroku, Louis, jego matka, nie wierzy w winę Teda. Po prostu w wywiadach wszystkich podkreśla, że to, że to jest niemożliwe, że to jest taki dobry chłopak, że to jest taka dobra rodzina. No, no nie, po prostu nie i pamiętamy też, mówiliśmy o tym chyba ostatnio o tej jej mowie w sądzie na Florydzie po tym w drugi, tej drugiej rozprawie czyli już po trzecim wy, wyroku po, kary, kary śmierci jak to trzeci, trzeci raz kary śmierci no i właśnie tutaj podobno Ted się rozpłakał chociaż ja tego nie widziałam, ale Ann Rule chyba pisze, że Ted się, to, to był jedyny raz podczas tych wszystkich rozpraw kiedy Ted się rozpłakał więc, więc tak no i gdy Ted się przyznał w końcu przed, już przed yy, samą śmiercią, to Louise była w szoku i właśnie się zastanawiała: Boże, co mogło do tego doprowadzić? Taki dobry chłopiec, taka wspaniała rodzina. To na pewno nie było nic z naszego domu. Na pewno nie. No i, no i też właśnie, też ostatnio mówiliśmy o tym, ostatnim telefonie TEDa. Że właśnie mówi, że zawsze będziesz naszym our precious son. I ona to takie, Nie mogę po prostu je znieść. Że będziesz zawsze naszym kochanym synkiem. Louis na egzekucję, jak też już wiemy, nie przyjechała. Powiedziała, że jechać tak daleko, tylko na taką chwilę. To jest totalnie bez sensu. <grytanie> No, oczywiście, bez sensu. I też mówiliśmy, to już jest nieistotne, ale to jest o samej y, Louise, że o tej Charlotte. To jak chcecie się dowiedzieć, o co chodziło z Charlotką, to poprzedni odcinek, który numer dwa, 12, mm -hmm. to był poprzedni. Tam mówimy o akcji z Charlotką i z Louise. Też bardzo dziwna sprawa. No i też jeszcze y, jedna y, informacja, którą mieliśmy od Doroty Louise, od tej psychiatry, która. I rozmawiała z Tedem i z jego rodziną. Naprawdę dużo zebrała różnych materiałów. To, że Luis jej powiedziała, chce, żeby to się już skończyło. Mhm. I doktor Luis powiedziała tak, e, poczułam, że to jest coś takiego dziwnego, bo ona tym sugerowała, że chce, żeby już po prostu zabili Teda i koniec. Mhm. Dobra, to jest tyle o Luis. Jak chcecie więcej szczegółów, to wróćcie sobie do odcinka pierwszego. Mhm. Y no i proszę bardzo, Sawicki, panie psychologu, powiedz nam po pierwsze, co możemy powiedzieć o tej relacji I o tym, jaki wpływ mogła mieć na Teodora. Mhm. Dobre pytanie. I, I nie powiem za wiele, tak naprawdę, bo, bo nie wiem. To jest, to jest tak indywidualna sprawa. Ja w ogóle nie wiem, jak wyglądała ich, nikt tego nie wie, jak wyglądała ich relacja przez lata, kiedy już był dorosły, kiedy już się wyprowadził z domu. I czy on tam odwiedzał? Nie ma tego za bardzo w książkach, które czytaliśmy, że czy on odwiedzał matki, czy święta spędzali razem, czy często do siebie dzwonili. Wiem, itd. że przez ostatnie trzy lata w ogóle do niej nie zadzwonił. O, no to to jest też jakieś. No, ym, na pewno ten styl więzi, to jest w psychologii w ogóle bardzo takim ważnym kawałkiem, yy, czyli to jak formuje się relacja pomiędzy Dzieckiem, a tym najważniejszym opiekunem, najczęściej się mówi, że matka jest tym najważniejszym opiekunem, czy, czy oboje rodziców, czy opiekunów właśnie takich od urodzenia. Na, tej, na tym buduje się ten styl więzi, który no, powinien być bezpieczny, i jak jest bezpieczny, to to jest taki powiedzmy parasol ochronny przed różnego rodzaju zaburzeniami, tendencjami niezdrowymi, bla bla bla. No i e, jakiekolwiek zaburzenia na wczesnym etapie tego poczucia bezpieczeństwa i bliskości, które kształtuje się na no, po prostu czasie, który spędza się z tym rodzicem, który się tam przytula, opiekuje, patrzy w oczy, kocha i tam daje pożywienie i tak dalej. Jeżeli tu się coś psuje, no to ten styl więzi. Jest ryzyko, że on się powygina, popsuje i nie będzie bezpieczny, będzie pozabezpieczny. A fakt, że matka go oszukiwała przez całe życie. To jedno. To jest dosyć chyba istotne. To, że go zostawiła na trzy miesiące w domu samotnej matki. Ale on o tym akurat mógł w ogóle nie wiedzieć. Ale jednak było to doświadczenie dziecka, tak. które, wiesz, siedzi sobie, w sumie nie wiem, w jakich warunkach był, był w, tym, w tym domu tej samotnej matki. No te domy przeważnie to nie były zbyt miłe miejsca. No, i raczej tam nie było tak, że jedna pielęgniarka czy tam ktoś nimi opiekował była na jedno dziecko. Pewnie tych dzieci było dużo, tych pracowników było mniej. Więc też te dzieci nie dostawały tego indywidualnego czasu na tyle, ile by dostały od... Prawdziwej matki, gdyby ona była obecna. Więc to są rzeczy, które sugerują, że no ta relacja y, to znaczy, że tutaj dużo potencjalnie teda popsuło. E, czy to była zła matka, zła kobieta? Nie wiem. No, Monika jest bardziej, że tak. Mi trudno jest powiedzieć. No była młoda, ja nie wiem ile ona miała w ogóle 23 lat. 23 lata. była taka super no, młoda. W no, tamte czasy to może nie było jakoś bardzo mało. No, ale właśnie samotna matka, że ona tam nie wyboi się, że, że bała się, że nikt jej nie pomoże, że w ogóle co to znaczy, że czy ona sobie poradzi, czy nie spanikowała. No, później, finalnie, jakby była z tym taden, tak? Kiedy znalazła sobie nowego partnera, tego, tego bandiego, no to nie jest tak, że zostawiła u dziadków swojego syna, tylko jednak z nim tam się dalej przeniosła. Więc coś tam może próbowała, może była no, normalną, standardową matką. Ale też no, jakaś duża zażyłość chyba pomiędzy nimi nie była, bo też no, to jakby nie, nie wyrosło na zdrowym gruncie, zarówno pod względem takich ostrych rzeczy, jak te tabletki przerywające. Jak, jak właśnie to porzucenie dziecka, tuż po. te emocje, które ona musiała przeżywać, jak ona pewnie nie, nie w momencie porodu wpadła na pomysł, bo ona urodziła w ogóle w tym domu samotnej matki, czy już ten pomysł w ogóle, żeby to dziecko oddać był wcześniej, czy już to nastawienie, stres, ja tego nie chcę, ja to chcę, że to się, nie wiem, zostawię to i tak dalej. No to to wszystko jakby pokazywało, że no niestety tutaj się dużo mogło popsuć. Już nie oceniając jej, że ona zła, czy dobra, złośliwa, czy agresywna, czy jakaś, no po prostu tutaj się dużo popsuło. I też są takie teorie, że Ted, zabijając te różne kobiety, nie zabijał tak naprawdę tej Diane, o której mhm. zaraz powiem, tylko zabijał swoją matkę, mhm. bo... Freud by tutaj pewnie No właśnie, rączki. bo właśnie, no nie, że i tutaj chyba to, że ona go zostawiła i że to było takie nieświadome, to jedno, ale to, że on sobie wyrobił taki obraz tej kobiety, która właśnie tak oszukuje, mhm. no nie... Tak, no to myślę, że to jest hipoteza. Wiedzieć hipoteza. tego nie możemy. To jest hipoteza, ale to jest sensowna hipoteza, że generalnie jakaś y, częściowo uświadomiona, potężna, y, z, taka zinternalizowana nienawiść do kobiet mogła wyrosnąć na jego relacji z matką. Tak jak na przykład miało to miejsce w przypadku Eda Kempera, mm. który jak zabił swoją matkę, to on powiedział dobra, koniec, już nie no. muszę zabijać więcej, bo już zabiłem okay, myślałem, źródło tego wszystkiego. Że powiesz, co on zrobił Okay, Nie do. powiem, co zrobił. To musicie tak. poczekać do odcinka o odcinków o No i tak, to też będzie. To Stefan trochę. na pewno wtedy będzie o tym opowiadał. <laughs> no dobra, to następna kobieta. Lecimy. Diane Edwards, którą yy, jakby. Wykopał z szczeluści zapomnienia Netflix, chyba dopiero, i to Netflix zdradził, jak ona się w ogóle nazywa, bo ona się One Rule jakoś inaczej nazywała. Mm -hmm. Już nieważne jak, bo ona wszystkim dawała te pseudonimy, żeby ich nie wkopać, a tutaj Netflix w końcu ją odszukał, i to jest Diane Edwards. Pierwsza miłość Teda, i to jest kobieta. Ted o niej powiedział, powiedział to Anrul, że to jest jedyna kobieta, którą naprawdę kochałem, ale potem powie chyba Michaud, że. powie coś takiego też o Lis, że ja ją tak strasznie. jak zaraz powiemy, tak? Więc to nie była jedyna kobieta, którą. co do której twierdził, że ją kocha. O. Więc, yy, i tutaj znowu, wielu specjalistów uważa, że Ted zabijając ofiary, zabijał ją właśnie. Tym bardziej, że to był, yy, że jakby zabijał ją symbolicznie i że chciał się na, na niej zemścić za to, co ona mu zrobiła. Teraz powiemy, co ona mu zrobiła, według niego, bo to był ten sam typ kobiety, tak? Z u, z, znaczy, nie tylko właśnie z urody, bo to była. Ko to były kobiety młode i inteligentne, białe, białe miały ciemne, długie, przeważnie, to nie, nie zawsze tak było, nie bo i były blondynki, i miały krótkie włosy, i miały, były z grzywką, więc nie wszystkie, ale większość jednak tak, że one miały długie, ciemne włosy z przedziałkiem na środku, no i, i przy, były ładne w zdecydowanej większości, nie wszystkie, ale w zdecydowanej większości yy, tak, no i... O co tutaj chodzi z tą Liz, kim ona w ogóle była? Ted ją poznał na studiach podczas y, pierwszego roku. No i on czuł, że ona jest poza jego y, zasięgiem. Tak, on ją podziwiał, ponieważ była bogata była z bardzo takiej bogatej, dobrze sytuowanej rodziny z wyższych sfer. Y, miała piękne ubrania, miała drogi samochód, była bardzo inteligentna. No i Ted. Bardzo chciał się dostać do tego, do tego towarzystwa, ale zawsze on miał te kompleksy, zawsze czuł, że jest mu do tego bardzo daleko. E, I to też jest e, pierwsza kobieta, z którą Ted e, uprawiał miłość, mogę tak powiedzieć? Mm -hmm. Mogę. Nikt nas tutaj nie zbanuje, podobno. E, no i oni mieli taką. Bo jest taki hipoteza, że z jakąś tam sekretarką czy kimś w tej partii republikańskiej na jakimś, co mu tam. Nie, czy żonie jakiegoś polityka, która go tam wzięła w do wyra. Było to gdzieś jeszcze Ale to chyba ale to już później. Przecież jak on będzie w partii, to on potem będzie w partii, żeby się jej przypodobać. Może tak, no dobra. No i oni byli taką parą zakochanych studentów, jeździli sobie na weekendiki gdzieś. Ted zabierał ją na wycieczki pożyczonym samochodem. Gotował jej obiadki, kolacyjki i też używał do tego pożyczonej zastawy mhm. od swojej bogatej przyjaciółki starszej, pani. Jeździli razem do Aspen na narty, więc takie. Na pożyczonym sprzęcie narciarskim. <laughs> bez tak. wiedzy osoby, o której była pożyczona, i, i permanentnie. Tak, bo Dajen świetnie jeździła na nartach. Mhm. Te, te chyba też nieźle, ale trochę gorzej mhm. niż Dajen. No ale po pewnym czasie takich y, zabaw. Diane zaczęła rozumieć, że no Ted nie jest yy, facetem na całe życie. Yy, że i, a, I też właśnie ona zauważyła, że Ted wykorzystuje ludzi do swoich celów. Jakoś inni ludzie tego nie zauważali, uważali, że Ted jest super, a ona jakoś to widziała. No i. Yy, a, no i właśnie też mu zarzuciła to, co Ted zarzucał swojemu ojczymowi że nie ma zupełnie ambicji, że nie ma w życiu żadnych. Celów mm -hmm. i że w ogóle, że jest mało męski, nie umie jakby walczyć o swoje, i go rzuciła, i go po prostu rzuciła. No i wtedy Ted postanowił, co zrobić? Zemścić się. Tak, Ted się postanowił zemścić, a jak postanowił to zrobić? Postanowił po prostu zostać facetem jej marzeń na początek i ją odzyskać. I wtedy, wtedy jest już w związku z Lis. Więc ono, te związki się będą tutaj tak przeplatać trochę. No i wiemy, co potem było. Ted pracuje dla gubernatora, kończy psychologię i dostaje się na prawo. I to trwało kilka lat. No i e, odnawia kontakt z Diane. Diane jest po prostu zachwycona. No i tamten ich związek się bardzo szybko rozwija, Ted się jej oświadcza, ona się zgadza i wtedy co Ted robi? Znika. Znika, po prostu wyjeżdża, nie, y, 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 daje do niego wydzwania, Ted nie odbiera, nie odbiera telefonów i tak przez miesiąc, przez miesiąc w ogóle nie odbierał telefonu. I w końcu Ted odebrał i Dajen tam po prostu wydziera się. Ted, dlaczego do mnie, dlaczego w ogóle nie odbierasz telefonu, dlaczego zniknąłeś, co, ta, co się stało? A Ted takim spokojnym głosem powiedział: Dajen, nie wiem o co ci chodzi. Odłożył telefon i nigdy się więcej nie kontaktowali, i potem y, któremuś, chyba Hagmajerowi, y, zapytany o to, Ted powie, że. Ja chciałem sobie tylko udowodnić, że jestem się w stanie z nią ożenić, a on poświęci na to chyba z pięć lat, mhm. więc. To jest diagnostyczne. To, tak, to jest taki. To jakby... jest. Godne podziwu moim zdaniem, ja, że człowiek to... sobie obrał cel, zaburzone. człowiek sobie obrał cel i potrafił ten cel osiągnąć. No dążył do niego we. jak jako hrabia Monte Cristo, <laughs> tak? Dokładnie tak. Natomiast no, Diane nie płakała po tedzie zbyt długo, bo to się chyba wydarzyło w styczniu albo w lutym, jak oni ze sobą zerwali, a ona tego samego roku w święta wyszła za mąż. Mm -hmm. a, ale, ale, ona też chodziła na terapię potem, czy mm. do jakiegoś takiego doradcy, tam rozpaczała, że on mnie zostawił. Co ja mam zrobić ze swoim życiem? Dlaczego no, jakoś tak ją to. Nie dziwię się. Cachnęło. No? No. Co, co Sawicki o tym sądzisz, o, te, o tym całym związku? Czy on ją kochał? Co to było? Ja w się zastanawiam, czy ten był zdolny do miłości. Był. Takim... Ja myślę, że on tak, kochał lis, tak. Że kochał lis. Tak. Może, no to też, to, to przy lis będziemy o lis. A co dodaję, wydaje mi się, że Dajen um, była takim takim um, kamieniem milowym, że to był taki moment zwrotny w jego życiu, że, że taki chłopak, który właśnie trochę bez pomysłu właśnie na siebie, niepewny też siebie, że coś, i nagle zainteresowała się nim, czy udało mu się w ogóle zwrócić na siebie uwagę, e, dziewczynie, która no, była jakby z innego świata, ta, z wyższej ligi, co tak myślę, to jest, ja sobie zgaduję, ale że automatycznie podbiła jego ego, że on jakby yes. zobaczył, że o shit, ja faktycznie jestem zajebisty i... I tak urósł na tym, że ona, i ona faktycznie to, co ty powiedziałeś, że ona naprawdę reprezentowała ten świat, o którym on marzył. On nie był z bogatej rodziny, on nie miał majątku, on nie miał tych pleców, on nie miał tego wszystkiego osadzenia i, i jakichś kierunku w swoim życiu, tylko właśnie szukał, błądził, odbijał się, a ona właśnie była z tej starej, amerykańskiej, bogatej rodziny i, no i on, on do tego dążył, marzył, i nawet nie wiem, czy do niej konkretnie, tylko do tego właśnie świata, który ona reprezentowała. I myślę, że, że to go tak właśnie jakby zasało i przyciągnęło. Ile tam było prawdziwych uczuć? Sądzę, że nie jakoś szczególnie dużo. Dlaczego? No, bo to sądzę, że bardziej idea go porwała, niż faktycznie ona jako ona. Może na początku. Co to, co to jest ona jako ona? Wytłumacz mi. No, to, czy ich połączyło prawdziwe, miłosne uczucie. Co to jest prawdziwe, miłosne uczucie? O jeżeli będziemy filozofii miłości teraz tak, chodzili. Tak, wytłumacz mi proszę. Czy on wiesz, czy on faktycznie y, widział ją jako. Powiedz mi ją jako ją. I co to znaczy ją jako ją? Ją jako yo? partnerkę dla siebie. Jako no, osobę, która po prostu którą, z którą chce spędzić resztę życia. Która go inspiruje. która o, jest... No proszę cię, Sawicki. Ale nie go inspiruje, żeby on był wiesz jeszcze wielki. Że nie dla siebie, tylko że on chce też być dla niej. Że on chce ją wspierać i chce, żeby ona wspierała jego. I że właśnie ona jakby jest dopełnieniem jego takich dobrych, ludzkich Potrzeb, rozwoju i wspólnoty, a nie tego, że on sobie na tym może zbudować się doczeki. mi coś pięć ugryć. takich par na pa, pięć. Jesteś w stanie wymienić pięć par, które spe, spełniają eee, robo. Ty... <śle> ale to. Ale czy jesteś w stanie wymienić pięć takich par, które, które spełniają te warunki? Nie, no, myślę, że jest. Do... Wiesz to, że, że próba, próby czasu wiele związków nie jest w stanie przetrwać to jedno, ale wydaje mi się, że. Na... Tu nie chodzi o to, Chodzi mi o psychikę Teda. Czy on w ogóle byłby. Z... Bo jesteś do niego uprzedzony, ja wiesz? Do niego to uprzedzony. To znaczy, że był obrzydliwy? Trudno nie być. <laughs> trudno nie być. Tylko dlatego, że był obrzydliwym z wyrolem i mordercą, możliwe, to znaczy, że, już że nie miał prawdziwych uczuć, pamiętajmy tak? Pamiętajmy o tym, że możliwe, że już wtedy był zbrodniarzem. Możliwe, że był po kilku. No i co tego, wtedy. co zbrodniarz nie może kochać? Yy, może, ale czy taki zbrodniarz, czy ten konkretnie zbrodniarz, którym jest Ted Bandy, może kochać i budować zdrową relację i jakby żywić. Takie bezpieczne, zdrowe, piękne uczucia do, do drugiej osoby. Pewnie. Ja myślę, że Ted się na nadaje zbudował. Yy, właśnie podbudował siebie. Ona go kopnęła w dupę, co go złamało. Myślę, że to taka rana... Yy, bo do diagnozy to będzie cały osobny odcinek. No ale to, to nie jest jakaś yy, tajemnica, bo już kilkukrotnie wymsknęło mi się mówiąc, że jednym, jedną z cech takich silnie nasilonych, u, silnie nasilonych, wyraźnie widocznych u Teda... Jest narcyzm eee, i, i w, w narcyzmie, w, tych, w takich cechach narcystycznych to ego jest bardzo wrażliwe i ono jakby totalnie nie radzi sobie z jakąkolwiek krytyką. Jak ona mu, więc on mógł wydawać, że on jest taki tutaj kozak, ale jak ona go, ten balonik przekuła, mówiąc mu, że nie jestem tobą zainteresowana, bo nie jesteś tym, kogo ja bym chciała, no to on po prostu pękł. A żeby się ratować, żeby nie, nie skończyć ze sobą na przykład, albo nie popaść w jakieś najgorsze odmęty piekła, to się tym stał! To musiał gdzieś tą całą energię tego, tego syfu przekierować, więc ją zdewaluował i stwierdził, że. E, to znaczy, całym tym procesem dewaluacji, myślę, było, czyli jej takiego upadlania, było to, że ok, że najpierw on ma misję, żeby jej udowodnić, czyli żeby jednak tam za zalepić tą ranę u siebie. A kiedy zobaczył, że mu się to udało, no to ona była już jak ochłap, jak, jak, jak ścierka dla niego. To już, już, do, już jest bezwartościowa. Bo on właśnie ach, wyrzygał się w pewien sposób. I no to udało mu się, więc ona już. I to właśnie też pokazuje, jak bardzo potrafi. Jak, no właśnie, że nie było na tym, że to nie było zbudowana e, jakaś. E, ta m, wymiana, jakaś taka chęć bycia z kimś, jakaś zależność zdrowa, nie mówię niezdrowej zależności, tylko, że tak naprawdę kiedy osiągnął swój cel, no to ona przestała do niego istnieć, że właśnie daje na no, lot, co ci chodzi I, i zero. I myślę, że faktycznie nie czuł y, po niej, y, wiesz, takiej jakby żałoby po relacji, nie? Że to mu bo, że, żałuje, że tęsknie za nią, tylko, że faktycznie ją wykasował. Tak na to wygląda. A wy co sądzicie? Właśnie, co wy sądzicie? Dalej mamy lis, kolejną bardzo ważną kobietę w życiu w życiu Teda, ona się nazywała Eliza może, najważniejszą. może najważniejszą ona się nazywała Elisabeth Klepfer i to Klepfer to nie jest jej panieńskie nazwisko to jest jej nazwisko jej pierwszego męża, czyli ojca Moli. ale ona y, nie chciała y, jakby mieszać tego ojca Moli w to wszystko, więc pis jak, pi jak pisała swoją książkę, to ona sobie przybrała ten pseudonim y, Liz Kendall ale tutaj znowu ktoś ją wsypał, i wiemy, że, że, nazywała się, że nazywała się właśnie tak. I Liz była w związku z Tedem około 6 lat. Też dokładnie nie wiadomo, kiedy ona z nim definitywnie zerwała, bo tam też były jakieś takie dziwne sytuacje, no ale to było około 6 lat, to było bardzo, bardzo długo. Jak pamiętamy, ich płomienny romans zaczął się bardzo szybko. Zaczął się we wrześniu 1969 roku w barze, i to była w ogóle pierwsza noc, kiedy Liz wyszła z domu wieczorkiem w Seattle. Pierwszy raz wyszła i spotkała w barze Teda. Ted ją poprosił do tańca, ona się nie zgodziła, Ted zatańczył z jej koleżanką, potem ona jej chyba trochę pozazdrosiła i podeszła do Teda. Zaczęli ze sobą gadać. Liz od razu zakochana, mówi, że od razu tutaj już planowała, jak planowała ślub, planowała, jak się będą nazywać. Ich dzieci i tak dalej, i strasznie się nachlali. I Liz zaprosiła Teda do domu, a pamiętajmy, że w domu ma małe dziecko. Ona ma córkę, która ma dwa albo trzy lata. Tutaj nie wiadomo dokładnie, ile ona miała, ale coś takiego: dwa, trzy lata. moli. A no, jeszcze kim w ogóle była Liz? Ona, miała, ona wtedy miała 23-24 lata. Była sekretarką z problemem alkoholowym. Po, ślu, po rozwodzie już i to też taka sytuacja, że ona się podobno z tym mężem rozwiodła, bo okazało się, że jest bandytą, że jest skazańcem byłym i, i go zostawiła. I też y, Liz skończyła studia dopiero co i ona skończyła taki kierunek y, business and family life. Nie wiem, co to jest to family life, pewnie takie. No. Co to za studia? Życie rodzinne, biznes i życie rodzinne. Pewnie takie domowe, no nie? Takie zajmowanie się domem prawdopodobnie. Mm. Ten biznes to pewnie też jak zajmować się pieniędzmi w domu, no nie? Tak to brzmi mm. ten, ta cała nazwa, Niezbywa. family life. Więc y, takie, takie domowe, domowe rzeczy. Y, no i właśnie, i wiodła sobie takie, no nie dość y, szczęśliwe życie na tamten czas. Teraz stanie się jeszcze gorsze. <laughs> mm. Ale najpierw stanie się trochę lepsze. No i w ogóle po tej pierwszej nocy znowu są dwie wersje. A i w ogóle oni w, w domu się jeszcze bardziej nachlali i zasnęli ze sobą, ale zasnęli w ubraniach. Zasnęli razem, ale, ale osobno. To jest w ogóle pokazane w tym filmie z Zakiem Efronem. To, to jest mocno ten właśnie kawałek pokazany, jak oni się poznają w tym barze, ale fajnie to oddali w miarę zgodnie chyba z rzeczywistością. Tak i tutaj też takie są dwie wersje, że jedna wersja to jest taka, że Liz go rano wyrzuciła, żeby on właśnie tej córki nie spotkał, która chyba nie jest prawdziwa i nie wiem skąd ona mm -hmm, pochodzi. Mm -hmm. A druga jest taka, że Liz się obudziła, a tam Ted z Moli, tam robił jej naleśniki, i tam czytał jej ulubioną książeczkę mm. też, więc to już taka, y, taka jazda na samym początku. No i y, Elizabeth jest totalnie w Teodorze zakochana, mówi, że po prostu nie mogła uwierzyć w swoje szczęście, że taki facet się nią zainteresował, że zaakceptował jej córkę, że ona w ogóle tam moli, bardzo Teda, no pokochała go w zasadzie i bardzo go broniła też, ona zawsze za nim stała i tak, nie wiem, opowiadaliśmy jak się bawił w, bawili w Chowanego, wróćcie do odcinka 7, 8 i ona długo broniła Teda, nie chciała o tym długo mówić, dopiero po latach powiedziała o tym, co tam się stało i też mówiła potem, że był czasami agresywny... Więc no, ale broniła go, tak? Nie chciała, żeby Ted ich y, zostawił. Y, no i niby taka sielanka, sielanka, ale lis też zaczęła zauważać. Były takie momenty, w których wydaje się, że Liz widziała inną stronę Teda. I na przykład wiemy, że co najmniej dwa razy powiedział, że do niej, że złamie ci kark. Raz jak chciała ściąć włosy swoje długie brązowe i raz jak znalazła jakieś kradzione rzeczy u niego w pokoju czy tam w szafie gdzieś i zapytała co to jest i ona powiedział nie pyta mnie bo ci złamię kark czy coś takiego więc to e no i oczywiście ona też znajdowała takie różne rzeczy tam u nich w domu znalazła ten gips, mhm. znalazła jakieś, jakąś siatkę, jakiś worek z damską bielizną mhm. jakieś rękawiczki takie chirurgiczne no mnóstwo takich bardzo dziwnych rzeczy, ogóle też a mhm. tak E, raz Ted chciał ją, znaczy, okej, okay, dwa razy chciał ją zabić, co najmniej. Raz wypchnął ją z łódki na środku rzeki i ona się tam złapała, y, złapała jakieś śliny. On, on jej nie chciał pomóc, tam ją wpychał chyba nawet do tej wody i potem mówił, że, on, że on, to tylko takie żarty, ale powiedziała, że nie. Ona, on tak jakby patrzył przez nią, takim mhm. nieobecnym wzrokiem i ona czuje, że, czuła po prostu, że on chce ją z tej rzece utopić, a drugi raz. Lis zapytała Teda, czy kiedykolwiek, zapytała go wprost, czy kiedykolwiek chciałeś mnie zabić. I on powiedział, że tak, że był taki jeden raz, że chciał ją zadusić dymem mm. z kominka. Że on pozatykał wszystkie dziury pod drzwiami, tam w oknach i w tym z tego kominka jakoś tam leciał dym. I Lis pamięta, że obudziła się po prostu z kaszlem. Mm. Że mm -hmm. właśnie dusiła się to. Znaczy nie dusiła się, tylko że po prostu obudziła. Obudziła się od kaszlu z powodu dymu. Więc yy, więc też były takie momenty. No i w 70 roku, czyli dosyć szybko, prawie biorą ślub. Prawie biorą ślub, już nawet, już nawet e, zdobyli te wszystkie papiery, ale potem się pokłócili i Ted porwał te papiery. Tak. W ogóle Ted lubił jakoś tak rwać papiery. Tak, tak. Ale to też trzeba faktycznie zauważyć, że ona sama mówi o tym Liz, że ona bardzo chciała tego ślubu i że nawet mia miała momentami wyrzuty sumienia, że na tak na niego naciska strasznie, a on może tego po prostu nie chce. I nie wiem, czy o tym wiedzieliście, w 72 roku Liz zaszła w ciążę. Zaszła w ciążę z Teodorem i Teodor podobno się nawet uśmie ucieszył. Ale Liz stwierdziła, że to nie jest dobry moment na dziecko, ponieważ Teodor będzie studiował, więc nie ma czasu opiekować się dzieckiem. Nie będą też mieli pieniędzy, bo nie będzie mógł pracować. Ona będzie pracowała, a ona też utrzymywała trochę Teodora, jak większość, jak prawie wszystkie z jego kobiet. Więc ona usunęła tę ciążę. To jest fakt, który chyba nie jest tak Powszechnie mm -hmm. znany, mm -hmm. yy, ale tak było. Teodor prawie miał dwójkę dzieci. Yy, w 1974 roku Lis po raz pierwszy widzi portret pamięciowy Teda i po raz pierwszy. Yy, co, cmokasz? No, nie, nie, tak, tak. No. <laughs> Przypominałaś mi to o tym, no. I po raz pierwszy coś do niej dociera, że no ten. Ten Ted, bo to było wiadomo już, że to był Ted, bo on się tam przedstawił jako Ted, że ten Ted, który zresztą miał garbusa... Nad jeziorem Samamisz. Samamisz, że on jakoś takiej przypomina tego Teda jej. Mhm. Więc to się jej wydało podejrzane i tam jeszcze kilka były, było takich akcji. No i też w 74 roku Ted zaczyna się tak inaczej troszkę zachowywać w stosunku do Lis z rzadziej przychodzi. A właśnie, bo to jest dosyć istotne, że oni nie mieszkali razem nigdy, tak naprawdę. Oni mieszkali osobno, ale Ted u nich często przebywał i tak czasem pomieszkiwał, ale oni nigdy naprawdę nie zamieszkali razem, więc w tym 74 roku, czyli zobaczcie, to już jest yy, st yy, 4, bo tam było 69, ale to był też styczeń. Czyli zobaczcie, 5 lat już w związku i zaczyna się coś tutaj zmieniać. Ted zaczyna rzadziej przychodzić, Liz zaczyna więcej pić, bo ona już miała problem alkoholowy wcześniej, ale tutaj to już tak yy, na grubo. No i Ted yy, przyznaje się jej z płaczem, że rzuca prawo. No i w ogóle tutaj, tutaj Ted zaczyna się już, zaczyna się pomału rozsypywać. To już te jest, zaczyna się ten jego pik tych morderstw. E, I w 75 roku e, Lis donosi na TEDA, na policję. To też tam było, że ona najpierw zadzwoniła tylko, ale oni jej powiedzieli, że: No, jak pani chce złożyć tutaj zawiadomienie, to musi pani do nas przyjść, bo my tutaj nie mamy czasu, żeby z wszystkimi dziewczynami, wszystkich podejrzanych rozmawiać. Więc ona sobie darowała, ale potem zgłosiła to jeszcze raz. Natomiast no, ten okazał się niezbyt dobrym podejrzanym, bo wiadomo, był tym studentem prawa, mhm. nie miał kartoteki i tak dalej, więc z tego nic nie wiem. Za wyszło. stary też chyba powiedzieli, że nie pasuje, bo jest za stary. Nie wiem, czy chyba nie, za stary? Tak, tak, że tak, tak, że to ktoś młodszy tam. Może, albo no i... na odwrót, że za młody, ale chyba za stary. Za stary, on miał... no co? ty. Na no, tym jeziorem, tak. no Było w tym w tych taśmach, nie w taśmach, tylko w tym pokocham. No o Lis, tych, tych, tych pięciu Okej, okay, bo w każdym razie nie był dobrym podejrzanym. No i Liz zadzwoniła do swojego ojca, żeby to on zgłosił Teda. Gruba to jest. To jest grube, żeby to on zgłosił Teda, ponieważ on miał jakichś znajomych też w policji, a I był oj... facetem. I był facetem. Starszym, bardziej szanowanym niż jakaś tam młoda kobieta, wiadomo, no ale ojciec jej odmówił: Powiedział, że jeśli to nieprawda że jeśli Ted nie jest winny, to my mu zrujnujemy życie. I nie zrobił tego. I list powiedziała, że on w tym momencie, odmawiając jej wybrał Teda, a nie swoje własne dziecko czyli ją i ona powiedziała, że to było dla niej totalnie traumatyczne mhm. przeżycie. Wyobrażasz mhm. sobie taką akcję? Y za to słuchaj, ten facet, który tu przychodzi do mnie do domu i do twojej wnuczki, do twojej córki, on chyba jest seryjnym mordercą. Co ty tam dziecko gadasz? A jak, a jak nie jest? A jak nie jest, to co wtedy? Będzie miał przychłapanym? No to jest, daj spokój. What the fuck? Okazało się jednak po jakimś czasie, że ten, no może nie do końca jest taki niewinny, ponieważ yy, oskarżono go o napad na Karol Darąż i on siedział w areszcie i Liz, ona nadal nie wierzyła, że on w ogóle może być winny, ale też nie wykluczała tego, nie wykluczała ona, ona się bała, ona się już wtedy bała Teda i Ted wrócił do domu ponieważ rodzice Teda, jak pamiętamy wykupili go, zapłacili za niego kaucję i Ted wrócił do niej więc już taka dziwna sytuacja, no ale potem jak Ted Rzeczywiście został skazany, on dostał taki dziwny wyrok od roku do 15 lat za coś mega poważnego mhm. od roku do 15 lat. No i, no i Lis właśnie. On już siedzi w więzieniu. Wtedy, no i lis mówi, że ona no nie dopuszczała w ogóle tego do siebie, tak nie wierzyła, ale nie do końca chyba nie wierzyła, coś tam czuła, i ona powiedziała, że ona wtedy była pijana po prostu 24 godziny na dobę. Wtedy to już poszło poszło na grubo i też pamiętamy, bo o tym mówiliśmy, jak Ted zostaje złapany po drugiej ucieczce, po tym jak wyłazi przez sufit, to on dzwoni do Liz i on jej się przyznaje do wszystkiego. Tak. On właśnie mówi wtedy, że, że jestem chory, on mówi, że ta sickness, że ta sick force, tak ta chora siła, która ta ona przejmuje nade mną kontrolę i że ona się tak budowała w nim już bardzo długo i że on od zawsze walczył z chorobą, tak, on, on mówi wtedy o tej chorobie i on co jest bardzo też dziwne, że ta rozmowa nie jest nigdzie nagrana, nie? Bo ona w ogóle odbierając chyba telefon mówi mu, że ta rozmowa jest pewnie nagrywana, że, że jej telefon pewnie jest posłuchiwany przez policję. No nie był, najwyraźniej. Ciekawe, bo tego właśnie to, to jest zeznanie. A jest. może jest? Może jest. Nie sądzę. No bo byłoby wykorzystane, nie? Gdziekolwiek, a nigdzie nie było. No ale tak samo jak taśmy z policji, też nie zostały Ale takiego... Taśmy z policji się zepsuła. podobno. No. Dobra. I Ted też jej się przyznał, że jak po tych morderstwach nad jeziorem sama, miesz, oni byli na kebabie i lodach. I... Na hamburgerze i lodach. Ach, przepraszam. <laughs> Kebaba, to, to my jemy kebaby tutaj w Polsce. Rzeczywiście, byli na hamburgerze i lodach. Kepselundziany. <laughs> Ty. Wiesz, co się okazało, że zamknęli naszego kebaba. Tak, bo jest, jest jakaś to no. Ja tam poszłam ostatnio. Bo... Ale po drugiej stronie jest drugi kebab i on jest spoko. Ach, to tam nie byłam. Hmm. Dobra. E, 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 i, I powiedział Liz, że o, wtedy, jak poszli na, na ten obiad, to on był po, po dwójnym morderstwie. Mhm. I on się jej spytał, czy, czy ty nigdy nie przypuszczałaś, czy, czy nie, nie, on powiedział, czy nie zawsze wiedziałaś, że jestem mordercą i to był dla list taki troszeczkę szok. Hmm. I ona prawdopodobnie tutaj po tym wyznaniu Teda z nim zrywa, chociaż wydaje mi się, że nie, nie znalazłam dokładnie jej hmm. dokładnego momentu, ale chyba było, chyba było to tutaj, że ona już go rzucił ostatecznie, ale oni też pisali do siebie listy w międzyczasie, hmm. jakieś takie dosyć czułe, jak on siedział w tym więzieniu czy w areszcie najpierw. Więc ta ona nie mogła się długo od niego uwolnić. No, nawet do końca, no bo ten. Powiesz o ostatnim liście? Tak. Okej, okay, to, to. Powiem tak. o ostatnim liście. No i y, w końcu po wielu latach dopiero Lis uda się rzucić alkohol. I Moli też, bo Moli też popadła w ciężki alkoholizm y, po tym wszystkim. No i właśnie ten ostatni list. Przed egzekucją y, Ted wysyła y, do Lis list, w którym y, napisał, że odnalazłem Boga i takie, takie różne rzeczy, ale Molly znalazła ten list i go podarła czy spaliła, spaliła, mhm. spaliła i w ogóle nie powiedziała, y, nie powiedziała swojej matce, że w ogóle taki dopiero po latach ona chyba się przyznała, mhm. y, już jak była dorosła i też Ted poprosił y, Poli Nelson, czyli tą swoją prawniczkę, tą taką blondesta ta mhm. blondynka, y, żeby zadzwoniła do list. I powiedziała jej, że, że Ted bardzo ją kocha, i żeby zapytała, dlaczego list nie odpowiedziała na jego list. Mm -hmm. I, I Molly w, właśnie w wywiadzie mówi, że pewnie się zastanawiał do końca życia, dlaczego mu nie odpisa, i bardzo dobrze. Mm -hmm. <laughs> mm. Tak. E... No i, a i też fakt, że Poli Nelson po tym, jak Ted został stracony, przestała praktykować prawo. Tak. <laughs> I też ciekawostką jest to, że. To, to Molly mówi o tym, że, e, że to było takie też nawiedzone, dziwne, że jak e, że lis, żeby jakoś w ogóle poradzić sobie ze swoją psychiką, bardzo poszło w, w jakąś taką religię, duchowość i że tam modlitwę i tak dalej. I właśnie ten lis tada nagle mówi, że odnalazł Boga i że to było takie, skąd on wie, że akurat takim tekstem może bardzo trafić do lis. I to był dla niej też taki argument, że nie, ona nie może tego przeczytać i że trzeba ten list zniszczyć. Tak jest. Czy dobrze zrobiła, go spaliła, czy powinna dać matce? Powinna list? dać matce. Hmm. Ja twierdzę, że każdy sam powinien zadecydować... No, no, nie można robić takich rzeczy. Może też indywidualne to też pewnie zależy, nie? Jeżeli wiesz, że jest ogromne ryzyko, że jak ona przeczyta to tam. Ostatnio jak czytała, to załóżmy sobie próba coś zrobić, no to znowu do stylistów może lepiej nie pokazać. Rozmawialiśmy dzisiaj na te tematy. Nie, uważam, że każdy ma prawo sobie zrobić krzywdę, jeśli ma na to ochotę. No to jest się to poglądowa różnica tutaj. Jest, tak jest. No i po tym wszystkim Liz wiodła spokojne życie w Waszyngtonie. Przestała pić, Molly przestała pić. No i tam sobie spokojnie żyły do czasu, kiedy nie nakręcono serialu Falling for, uh, Falling for a Killer. Na, on, na Amazonie chyba można obejrzeć. Fajny, bardzo taki, no ciekawy, bo to też jej, z jej punktu widzenia, mm -hmm. tak? I ona w ogóle lis powiedziała, że ona bardzo się wstydzi tego, że kochała Teda, a Ted właśnie z kolei powiedział Miszo, że tak bardzo kocha lis, że a, to, jest, to jest aż destabilizujące. Mm. Tak jest. Mm. Mm. I coś jeszcze można. No i też oczywiście Lis napisała napisała książkę w 1985 roku The Phantom Prince. Czy jest polska? Jest polska, tak? Chyba Czy nie? Ch chyba tak. O, o, chyba nie. No nie wiem. Być może jest polska wersja. My to tłumaczymy. My? Nie, na pewno jest. jak ktoś już to przetłumaczy. Jeżeli znaczy nie, to wydać. My co innego przetłumaczymy. A. O no właśnie trzeba to, to nie zrobić. Mówimy, nie, mówimy, nie mówimy, ale mamy coś, coś na oku, co można by przetłumaczyć, i co jest bardzo ciekawe. Coś, o czym też już mówiliśmy. Du, 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 du. <laughs> Dobrze, Sawiecki, Co myślisz o tym? Czy on ją kochał? Ja myślę, że ją. Ko A, no i właśnie, i Liz zapytana po latach w tym właśnie, w tym serialu powiedziała, że ona uważa, że on je i ona właśnie tak, wstyd jej nawet było o tym mówić i ona mówi, że no może to głupie co powiem, ale uważam, że Ted naprawdę nas kochał nas obie i że właśnie byłyśmy tym czego on potrzebował, czyli taką prawdziwą rodziną, prawdziwym domem takim spokojem, jakąś taką stabilizacją ja myślę, że to było akurat możliwe co Ty sądzisz o tym Sawickim? Myślę, że to było możliwe, no bo znowu ym, to jest tak, jakby na co, co, jakie jest nasze, w ogóle, na jakim fundamencie budujemy, no bo jeżeli budujemy na takim, że Tet nie był zdolny do miłości, no to nie kochał, ale jeżeli był zdolny do miłości, to myślę, że najbardziej jak się do niej zbliżył, no to zbliżył się właśnie z lis, bo no bo myślę, tak to, to jest dosyć złożona sprawa, ale sądzę, że już. Miłość, nie miłość, o miłości może zaraz, jakoś do tego naturalnie może dojdę, ale że faktycznie Lisa reprezentowała taką bardzo silną kotwicę, taką wyspę na tym, na tym oceanie szaleństwa i niepewności Teda, gdzie on mógł złapać jakiś grunt. Ona go faktycznie totalnie akceptowała, kochała go. Eee... Wspierała go też bardzo, nie? No, tak. I, i że to było takie... To było takie bezpieczne. To było tak, że on mógł przy niej faktycznie być tym All-American Husband i tam założyć właśnie rodzinę. Miał już relacje z tą Molly, nie? I to takie było. To było dobre. A no ale no jego jego tendencje, jego druga natura, jego ten zew, ten Tanatos, pęd śmierci, był tak silny, że go po prostu odrywał co chwila od niej. I, ale też sądzę, że właśnie, że to nie była czysta na pewno miłość, że to było takie... To... A co to jest czysta miłość, Sawicki? Proszę wyjaśnij mi, co to jest? Tak w trzech zdaniach. Ty jesteś w ogóle no, co zaczepna to jest? dzisiaj. No bo co to jest czysta miłość? No proszę cię. Na tyle, na ile możliwe, że jest czysta. W sensie Czyli... takiej, że no na przykład oparta na szacunku. Mi się wydaje, że on dość szybko przestał ją szanować. Że ona już w pewnym, w pewnym momencie, to, to już był jakieś zdrady, w pewnym momencie już było kręcenie z tą Karol w pewnym momencie to już były takie, że tam, a, że liżę, dzwoni, nie dzwoni, tak ona się czuła, w ogóle ten wyjazd do Utah na studia, kiedy on ją zostawił, co ona tak bardzo przeżywała, to, że on jej nie zaproponował, żeby ona pojechała z nimi, aż ona powiedziała, że tata, może chcesz, żebym pojechała z tobą, mówi, jak chcesz to jeść, no takie, gdzie babka z dzieckiem, nie, jesteśmy razem cztery lata, czy tam ile, i on mówi, jak chcesz, wiesz, jak chcesz to jeść, no to właśnie chodzi mi, no więc to jest to, że, że, że ona, Faktycznie była dla niego taką szansą, jakąś możliwością, tym właśnie tą częścią jego natury, tylko że to się jakoś tak przeważało, przeważało, aż w cię tak tego przeważało na tą stronę bycia po prostu bezwzględnym mordercą, że już jakby to przestało działać, że tam już to nie było. Może były jakieś flashbacki miłości, może była jakąś siedział w tej wpierdlu i to nagle tak, o tęsknię za moją rodziną, list, tak bardzo ci kocham, te listy przepiękne, w sumie ładnie pisał, trzeba mu przyznać, ale te listy i tak dalej. No, ale to, że był takie, takie, taki zef może jakiś romantyczny, ale to już nie było to. Ale wydaje mi się, że był etap, tak? że był ten etap, na którym bardzo mieli fajną relację te zdjęcia, wszystkie te ich wyjazdy te, gdzie on jakoś tak, no, że, że, że była ta nadzieja dla niego, nie? że mógł dostąpić tego zbawienia powiedzmy jakiegoś. Albo nie mógł, nie wiem, ale że to był ten moment dobry. I tam tak, tam możemy mówić, że na tyle, na ile to mogła być miłość, bezpieczeństwo, coś Taki tam. I Dostojewski trochę, co? No, ale fatum nad nim wisiało i. Że ona go mogła wyrwać z tego zła, ale jednak, jednak nie. No, ale no, no tylko, że właśnie, co jeszcze a właśnie, co jeszcze, co to było? Bo mówimy o tych kobietach. Myślę, że Lis w ogóle jest taką tragiczną postacią. Jest, jakoś mi bardzo jest jej żal. Fajnie, że przeżyła, fajnie, że jej, że, że, że jej dziecko przeżyło, ale no jakim kosztem też, nie? Że właśnie też widać w ogóle jakoś bardzo taka, taka, taka nie wiem, taka, jakiego ja słowa szukam, tak zdrowo wygląda ta jej córka na tych z dzieciństwa zdjęciach, ale mhm. jak już jest wywiad z nią, to widać, że tam się coś wydarzyło. Tak, nie wiem, ja mam taką interpretację, że, że jednak tam, no i wiemy, że tam był problem z alkoholem. Ona też tam mówi o tym, że ona w ogóle była na jakiejś ścieżce autodestrukcyjnej, strasznie, że ro, zrobiła bardzo dużo niebezpiecznych rzeczy. Nie I mówi chyba jakich... miała też udar. To mówisz o lis. Mówię o lis. A ja mówię jeszcze o, o, A, tej, tak, o córce. Tak, tak. Że mhm. widać, że coś tam się. Tak, tak, tak. Że ona jest jakaś taka dziwna w jakiś sposób. Z tymi białymi włosami. Mhm. E, fajna dziewczyna bardzo mądrze mówi, ale no właśnie, więc. Y... Więc chodzi mi o to, że. że ta... I, te, I też widać, że akurat ona ma dużo za złe Tedowi. Widać, że tak, jest taka. Tak. Totalnie na niego Oszukana wchurzona. w pewien mhm. sposób, że on jej oszukał po prostu w jakiś sposób. No, Lis z kolei. Się... A Lis jest, jest głupio po prostu, że tak. ona. No głupio. i taka biedna nas. No i mi się wydaje, że jednak ta relacja też nie była zdrowa. Ona może z zewnątrz wyglądać tak, że ona go tak kochała, ale też mi się wydaje, że ta jej miłość była taka. No, że ona ma bardzo dużo takich kodependent, takich zależnych kawałków, niezdrowo zależnych, że ona właśnie, że ona musi z nim być, bo ona bez niego nie istnieje, ona musi mieć męża, ona musi mieć Teda, on jest taki fajny, taki wspaniały, że ta pierwsza randka, że on już sobie wyobraża dzieci z nim i tak dalej, to nie było zdrowe. To nie było no tamtego. nie. No. Więc, no więc właśnie, że tutaj dużo zadziałało takich mechanizmów i takie mechanizmy, że Narcyz znajduje sobie osobę zależną. To to jest dosyć często zdarzający się przypadek, w, w niezdrowych relacjach, jak pary się budują. No bo narcyz może wykorzystywać sobie dowolnie osobę zależną, bo ona jest taka, że ona po prostu nie widzi świata poza nim, a ona go nie, nie puści, no bo ona jest dzięki niemu. Więc, taki, więc poza tym, że faktycznie ten element, że ona mogła go zbawić, że tam było dużo zdrowych kawałków, ale sam jednak mechanizm mi się wydaje, że był nie do końca zdrowy pomiędzy nimi. Pewnie tak. Ale to jest też wszystko, na, opieramy się na hipotezach, nie mamy żadnych tutaj diagnoz, szczególnie jeżeli chodzi o lis, nic nie wiemy na temat jej zdrowia psychicznego. Ale też nie trzeba być osobą chorą i ciężko zaburzoną, żeby mieć pewne tendencje, więc tendencje zależnościowe na pewno u niej były, jeszcze wspomagane alkoholem i tak dalej, więc tam było, tam było niestabilnie. Ten ojciec, który jakiś w ogóle właśnie wypiął się na nią i że nie, nie psujmy te do życia i... No, no to tak, no biedna, biedna. No i też zobacz, ten ojciec, on był jakiś, jakiś bogaty. To był jakiś bardzo dobrze sytuowany, jakiś lekarz chyba czy ktoś, i oni byli z bogatego domu. I to też bardzo imponowało Tedowi, jak on tam do nich pojechał, mm. zobaczył, co to w ogóle jest. A ona, kobieta z dzieckiem, po rozwodzie musiała pracować jako sekretarka, więc też zobaczymy że tu, tu też jest coś bardzo mm. dziwnego, no nie? Że ona też. No, nie miała tej pomocy od rodziny, zupełnie. I ten no. ojciec właśnie, który. No. No tak. To co? Ostatnia. O, ostatnia albo przedostatnia, bo zrobimy chyba jeszcze bonus, bo o kimś zapomnieliśmy, tak. który chyba też był dosyć istotny w życiu Teda. Ale chyba też on o niej zapomniał, nie? Chyba on też o niej zapomniał, więc jesteśmy tutaj usprawiedliwieni. No ale przechodzimy teraz do ostatniej kobiety w jego życiu: jego małżonki to be, Karol Carol Ann Burn. Ted poznał Karol w 1974 roku w Waszyngtonie w pracy. Oni pracowali razem w DES, to był ten oddział służb kryzysowych. I Karol powiedziała, że od razu polubiła Teda. Karol była wtedy już w trakcie drugiego rozwodu i miała syna. I Ted od początku chciał się z Karol umawiać. Był wtedy w związku z Liz. Ale Karol powiedziała, że no ona to by wolała, żeby oni byli y, przyjaciółmi. Oni się zbliżyli do siebie, ale jako przyjaciele. Oficjalnie. Zł oficjalnie, bo złapali flow taki i że dobrze tam się, tam się y, dogadywali. I w 70 y, roku, y, jak Ted został aresztowany i skazany za próbę porwania Ka Karol Daroncz, to ta ich przyjaźń stawała się coraz silniejsza, e, ja mam tutaj swoją koncepcję, dlaczego tak się stało, e, natomiast Karol podobno, no i może rzeczy, no, ciężko mi w to uwierzyć, ale ona twierdziła, że ona nie wierzy w winę Teda, e, zaczęli wymieniać ze sobą listy, bardzo takie już... E, Kochanie, twój tet, misiaczku i tak dalej, i tak dalej. Karol go odwiedza też, i też pamiętamy, że nie wiem, to, to chyba jeszcze nie. Ona mu wysyłała te paczki, tak samo jak wszystkie dziewczyny, wszystkiego koleżanki. Wysyłała mu paczki do więzienia, tam mu białeczko, wysyłała orzechy, pomarańczki, mandarynki. Czekoladki. Czekoladki, tak jest. A potem mu przynosiła pewne rzeczy, ale też mówiłem w ostatnim odcinku. Tak, ja to jeszcze wspomnę. W 1977 roku, jak Ted zostaje przewieziony do Colorado, i potem ucieka z sądu. I jak wraca Kandillaczkiem do, do miasta i zostaje złapany i tam sobie siedzi, to wtedy właśnie te ich listy to już są takie. Super płomienne. Tutaj mu, właśnie Karol, Karol, wysyła te paczki z jedzeniem, odwiedza go, widzi dziurę w suficie, ale jakoś tego nie zgłasza, i, i Ted organizuje sobie tą ucieczkę, również przy użyciu pieniędzy, które dostał od, od Karol. Więc tutaj ona ma też co nieco na sumieniu można powiedzieć, natomiast ona cały czas twierdzi, że ona nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że on jest niewinny, broni go w telewizji, yy, udziela wywiadów i zostaje zwolniona z pracy, o tym też już mówiliśmy chyba w ostatnim odcinku, przeprowadza się tam w okolice chyba 60, 40 mil czy jakieś tak, 60 km w okolice powiedzmy, yy, w okolice więzienia, nie ma pieniędzy, nie ma gdzie mieszkać, przeprowadza się razem z synem, więc ci dziennikarze tam płacą za jakieś wywiady, jakieś historyjki na temat Teda. No i tutaj właśnie już ich związek przerodził się w stricte romantyczny. E, I Karol powiedziała, że chce mieć z Tedem dziecko. Jakoś tak dosyć, jakoś tak dosyć szybko. No i się tutaj za to zabrali. E, klawisze tam w areszcie przymykali oko na ich e, tutaj schadzki. Kilka razy ich nawet nakryli, ale tutaj nie za bardzo się ktokolwiek czymkolwiek, tak, takimi rzeczami przejmował. Oni tam dawali młapówki. Też pamiętacie z ostatniego odcinka, że Karol mu przemycała w obiadach wódkę i walium, ale to. Nie zos... tylko w obiadach. A, nie tylko w obiadach, no tak. Ale to się wydało i ten proceder został ukrócony. Małżeństwo. Również było pomysłem Karol. To ona bardzo chciała wyjść za Teda, i to ona też wymyśliła, jak to zrobić, tak? Że oni muszą być w jednej sali z. z kim? Urzędnikiem. Nie z urzędnikiem, z takim ko konkretnym urzędnikiem. z notariuszem, tak? A ponieważ na sali sądowej był ten notariusz, to sobie taki, takiego psikusa zrobili i wzięli tam ślub. To oni tam chyba to próbowali cztery razy, bo hmm. Teodor się tam mylił w słowach tej przysięgi. No, ale w końcu się to udało. Wzięli ślub podczas drugiej rozprawy na Florydzie. Yy, I też to było tak, że Karol została wezwana na tego świadka, który, który miał zaświadczyć o charakterze Teda. I on, ona powiedziała, że Ted jest miły, że jest ciepły, że jest cierpliwy, że ona nigdy nie widziała, żeby on w ogóle był agresywny. No cud chłopak. Hmm. Teodor trafia do celi śmierci i tam urządza sobie z Karol dom. Poczynają córkę, która rodzi się w 1982 roku, dają im na, jej na imię Rose, co już wiemy dlaczego. Jak chcecie się dowiedzieć, to zachęcamy do powrotu do poprzedniego odcinka. Yy, I cztery lata później, to chyba też jest taką ma, taki mało znany fakt, cztery lata później, a trzy lata przed egzekucją Teda, Karol się z nim rozwodzi. Mhm. Karol się z nim rozwodzi i yy, koleżanka Diane Smith, która yy, w, w tym serialu Falling for a Killer chyba się wypowiada, i ona mówi, że Ted był męczący, że był obsesyjny, że był w ogóle wkurzający, że był kapryśny, ciągle czegoś chciał, ciągle miał jakieś tam sprawy mhm. i że Karol po prostu była już nim zmęczona. Mhm. Coś takiego chyba też jej syn. Gdzieś był, widziałam wywiad z jej synem, też coś takiego powiedział. On w ogóle był taki. Wkurzony tymi wszystkimi, że oni czegoś od niego chcieli, bo mało jest w ogóle też o tym synu, więc yy, więc, yy, więc tak rozwiodła się z nim. I w 89 roku, yy, i oni chyba utrzymywali relacje nadal, bo telefoniczne, listowne pewnie też, w 89 roku Ted dzwoni do Karol i pyta się jej, czy powinienem im powiedzieć o tych wszystkich zwłokach? A on zawsze utrzymywał, że jest niewinny. I Karol, no właśnie, tutaj nie wiadomo, mhm. czy, ona, czy ona mu wierzyła. W każdym razie, on tak jej mówił, to była jego wersja oficjalna, tak samo matce, tak i jej. On zawsze mówił, że jest niewinny. A tutaj nagle takie pytanie i to też mógł być powód, dlaczego ona się na niego obraziła. Mhm. Mówiliśmy o drugim możliwym powodzie w poprzednim odcinku, ja, ale to, to, to też był taki, no i przed samą egzekucją. Ted zadzwonił do, do Karol, i ona nie pozwoliła mu porozmawiać z córką wtedy, więc to wtedy już była na niego dobrze, mhm. dobrze wkurzona. Też trochę takie no, taka kiepska akcja, co? Trochę tak, no. No totalnie kiepska, bo Ted to Ted, no, ale może ta córka chciała z nim porozmawiać, mhm. nie? Więc no, no nie wiadomo, co tam się wydarzyło. Wiadomo, że Karol zmarła w 2018 roku w wieku 70 lat. I to tyle na jej temat z grubsza. Ja myślę, że ta kobieta była po prostu niezrównoważona psychicznie, że ona cierpiała na hybrystofilię. Bo zobaczcie, najpierw się niby nie chciała za bardzo z nim zadawać, pierwsze aresztowanie, bah, Ted, mój króliczku, kochany, nie? Nią... Powiedz o hybrystofilii. Hybrystofilia to jest takie zaburzenie yy, seksualne? Mm -hmm, tak, no tak. Psychoseksualne, jeśli można tak powiedzieć. Nie, ja się nie znam na tych określeniach, więc mm -hmm. mnie poprawiaj. Po prostu kobiety, i myślę, że o tym zrobimy odcinek, bo to jest super ciekawe. Kobiety pociągają po prostu bandyci. A już mhm. najlepiej, jak są skazanymi bandytami, i najlepiej, jak są takimi, no właśnie, nie takimi, bo na przykład y, nie tacy zwykli bandyci, na przykład taki złodziej, no to nie, ale jak już morderca, to już fajnie. Mhm. Albo jakiś, jakiś taki tego rodzaju bandyta, no nie? To parafilia seksualna, profesjonalnie, tak, może tak. Ale no. też z drugiej strony, ja się nad tym zastanawiam, bo bo często jest to jest tak, że ci kolesie siedzą już w więzieniach mhm. i to oni najbardziej te kobiety pociągają, ale na przykład taki bandyta na wolności, czy to też będzie się kwalifikowało, czy nie? bo wydaje mi się, że nie do końca dlaczego? no bo zobacz bo to ma, jeśli ten koleś jest na przykład bandytą i mordercą ale tak jakby ty jesteś jego ziomkiem to ty jesteś bardzo bezpieczna obok takiego faceta, który jest tak agresywny że jest w stanie zabić no ale również ciebie no a w więzieniu cię nie zabije. No właśnie. Dlatego wydaje mi się, że jest duża różnica między tym, czy on jest w więzieniu, a tym, czy on nie jest w więzieniu. Jakaś pewnie jest, ale czy to jest jakaś taka zupełnie jakościowa, wielka, to nie wiem. No też jest tak, że jak jest w więzieniu, to, to oficjalnie jest bandytą. A jak jest na wolności, to właśnie nie wiadomo. No chyba, że jesteś, wiesz, dziewczyno mafiozy, nie? ale tam to jeszcze z kolei co innego. Tak mówią. Tak mówią. No to powiedz mi, Zawicki, co sądzisz o, o tym związku, o tej kobiecie w ogóle? Nie mam pojęcia. To jest moja odpowiedź. A widziałem tak, jest w ogóle ten film właśnie z Zakiem Efronem. Ja nigdy nie pamiętam, bo sobie zawsze mówię, że to jest dobry, zły i brzydki, ale. <laughs> A się coś tam coś nazywa. Takiego. Coś takiego. No, strasznie poskudne, potwornie złe, ekstremalnie obrzydliwe, czegoś tak. I w nim ta Karol jest przedstawiona, moim zdaniem, Kompletnie inaczej niż w rzeczywistości, bo ona jest tam jako taka, żona, o, że ten, o, wpadliśmy na siebie, o, o, to cię kocham bardzo i ten. A w, rzeczywisto znaczy w rzeczywistości w tych wszystkich materiałach ona jest raczej przedstawiona jako taka konkretna babka. Tak. Ona, jest, ona jest twarda, taka coś. Nawet tak wygląda, nie jak to. Ta. Tak, no. I, y I myślę, że... Y Tedowi ona się y, podobała pod tym względem, że ona była taka bardziej aktywistka, działaczka niż Liz. Liz była taka taka y, kochana kluska ciepła. Taka, że o te. te że y, ona tam właśnie podpita trochę w domu, łatwa do zmanipulowania, a Liz była taka, że Wie, czego Karol. Karol. A Karol była faktycznie taka, że taka, no, no że mocno wie, czego chce, że jestem po twojej stronie, wierzę w twoje, nie to, że wierzę w twoje niewinność, tylko, że wierzę i to mogło mu tak też imponować i podobać. Myślę, że o, że to jest babka dla mnie, że ona daje jakąś energię i że ona jest zaangażowana faktycznie w jego sprawę. Alice już tam sobie odpływała powoli, dlatego jego uwaga... Przeniosła się moim zdaniem właśnie na Karol. Ale uważasz, że on naprawdę był nią zainteresowany, czy on był zainteresowany nią tylko dlatego, że ona mogła mu tutaj, że ona o niego walczyła, że ona jak on był w więzieniu, to mu to wszystko dawała, te zupki, narkotyki. No i nie, no to tak. Ja myślę, że to, co najbardziej mu się w Karol podobało, to to, ile mógł sobie na nie ugrać. Nawet matka Teda powiedziała, że jakiś ten, jakaś ta kobieta jest dziwna i że ona powiedziała, że jej się ten związek nie podoba. Że coś z nią jest nie tak. No bo z nią, z nią było coś nie tak, tak ale, ale co. No, wiesz, ten, 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 ta, ta hipoteza o tej hybrystofilii, kurczę, by dużo tutaj pokazała, nie? jakby wytłumaczyła, że ona po prostu miała fazę no, jeszcze taką, że. Fazę jest, na bandytę. Też biorąc pod uwagę, że jeżeli ona była konkretną babką, kumatą, która wie, czego chce, no to to nie jest do końca super logiczna i rozsądna decyzja, żeby robić sobie kolejne dziecko, będąc samotną matką, wiedząc, że on nie wyjdzie z więzienia. No nie jest. No nie jest. Więc możliwe, że dla niej była po prostu jakaś taka faza. Zobacz, tak? y straciła przez niego pracę, mhm. nic nie miała. Była samotną matką już z jednym dzieckiem bez domu i Przeprowadziła hajsu. Przeprowadziła się, żeby być bliżej niego... No tak, więc to, to, było, to było dziwne. No Bardziej tak, na pewno bardziej ona tutaj była zaangażowanym uczestnikiem tej relacji niż Ted. teć sobie, no, sobie siedział w więzieniu. No i, i się działo. I to też jest takie dosyć niesamowite, że to jest tak taka. No, jaka to siła, nie? że on w ogóle siedząc na, na tyłku już, już nieatrakcyjny, taki wychudzony, on pod koniec w ogóle wyglądał tak, nie, tak zdrowo, jakby był chory wręcz na jakąś tą chorobę. No i że on tak że siedzi w tej małej celi, pali te jointy i nie ma nic do zaoferowania, mówi tylko o sobie, a jednak te kobiety wokół niego krążą, i tam jeszcze jest ta, 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 ta hipoteza o tej jego ostatniej. No, nasza znaczy hipoteza, no ta plota tej jego ostatniej dziennikarce prawniczce. prawniczce, której w ogóle nie tej Nelly tylko jeszcze tam późniejszej jakaś dajan chyba jest też eee, ale to w ogóle o tym się mało mówi nie wiadomo, ale że tam też się jakaś na koniec pojawiła, że jeszcze będzie o niego walczyć co namawiała rodziny ofiar, żeby, żeby pisały do gubernatorów, żeby uwniewinnić teda, bo mu wybaczają żeby nie skazywać go na karę śmierci no więc generalnie on wzbudzał zainteresowanie wokół siebie i to jest, to jest takie Ciekawe. No to akurat nie jest ciekawe, no bo jednak Ted Bundy był, jest tym królem seryjnych morderców, no jest, więc jest, jest, więc jest. akurat no, jestem w stanie rozumieć, zrozumieć, że on wzbudzał i wzbudza do dzisiaj zainteresowanie, inaczej byśmy tutaj nie siedzieli i nie hmm. gadali o nim już 15 no, godzinę. Odcinek, tak. No to tak, no to tyle, no, tyle można powiedzieć. Ona, ona dla niego była narzędziem, była wpatrzona w niego, on sobie z tego korzystał, używał, z tym dzieckiem myślę, i że dlaczego on chciał tego dziecka z nią. No ale no może też jakiś taki wiesz kawałek unieśmiertelnienia siebie, jakiejś kontynuacji, skoro nie mogę żyć tu, to będę żył tam gdzieś dalej jakoś. No ciekawe. Pewnie tak. No i to teraz bonus, bo zapomnieliśmy o jednej kobiecie, która <noise> wydaje się, no była w życiu Teda obecna. To była Unrule. Mhm. Oni się długo... Przyjaźnili? Można chyba powiedzieć, że się przyjaźnili. Na początku na pewno, tak? bo oni pracowali, oni się poznali w tym telefonie zaufania, mm. w, tym, w telefonie jakoś inaczej się nazywa kryzysowej. interwencji kryzysowej. I oni, no z tego co pisze. Anrul w swojej książce no chyba rzeczywiście byli dosyć bliskimi znajomymi. On też jej opowiadał takie rzeczy, których nie mówił innym, lu innym ludziom, właśnie o tym swoim ojcu, o tym jak się z tym czuł. No zwierzał się jej Pisał po prostu. Jej wiersze. Pisał jej wiersze, potem jak Potem Unrul y, zaczęła pisać artykuły o Tedzie, nie wiedząc, że pisze o Tedzie. Pisała listy, wymieniała listy z Tedem. On też się tak do niej zwracał, że jakby rzeczywiście ona była tą jego przyjaciółką. Ile w tym jest prawdy? Chyba nie aż tyle, jak Unrul y, chciałaby wierzyć, że hmm. tyle właśnie było. On Miszo chyba też jakoś coś takiego tak. rzucił, że, że właśnie Unrul no, taki się tak tylko wydaje. Y y y nie Miszo, e tylko. Tak, Hagmajerowi. Tak, Hagmeierowi. tak że, więc nie, na pewno też ją wykorzystywał, bo mhm. ona mu wysyłała te rzeczy, różne mhm. te paczki do więzienia, więc na pewno tam też dużo tego było. No ale na początku wydaje się, że oni tam też chodzili razem na jakieś przyjęcia po latach, te takie służbowe powiedzmy. Mhm. Ona bardzo dużo o nim wiedziała, wiedziała o tych jego kobietach, też wszystkich. No, więc wydaje się, że chyba. No nie wiem, chyba można powiedzieć, że przynajmniej na początku się przyjaźnili. Tak, że się przyjaźnili można powiedzieć i z, z, z książki, którą napisała rol więc no w sensie to sama siebie wręcz tam ujawnia, ona podkreśla, że nie była zainteresowana Tedem romantycznie, ale to sposób, jak ona to pisze, to jest tak totalnie, że była zainteresowana nim romantycznie, że przecież ona jest od niego starsza, że przecież on by nie spojrzał na taką kobietę jak ona, że ona ma dzieci, że w ogóle, że, że w ogóle o czym tu myśleć, przecież jest to nie to, no ale tak pisze i pisze i pisze o tym, że mi się wydaje, że może nie było do końca takiej jasne i świadome, że ona po prostu, tak jak z tym, czy Karol yy, 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 wiedziała, że on zabija, mi się wydaje, że to mogło być takie, że trochę wiedziała, trochę nie wiedziała. Lise. O Karol, o Karol, o Karol. Karol. Myślę, że to też bo tak, że ona może, że jak już jej powiedział o tych ciałach, to to mogło być takie wiesz, przebudzenie, ale to nie jest tak, że ona nie była tego jakby zupełnie świadoma wcześniej. Mi się wydaje, że to może być podobna rzecz z Ann, że, że ona tak. Nie to, że faktycznie O nie, ja ko kocham Cię o Boże. Tylko że jednak no, coś tam w niej się tliło, ona wolała na to nie patrzeć, że tak jest, ale jednak ją ciągnęło i te listy czytała z wypiekami na, 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 na policzkach, więc myślę, że, że była z nim zainteresowana, że on też budził w niej taką, no, pobudzał ją jakoś. No, więc ona jest, tak. No i dla niego też była, wydaje mi się, ważna na jakimś etapie, a nawet na końcu, na końcu jego życia, kiedy on tam Hagmeyerowi właśnie tam powiedział, że ta mata, Anto, jej się tam wydaje, że coś, to też się tak zastanawiam, na il, że na tym etapie końcowym jego życia faktycznie mógł mieć ją w dupie. Że ona nic dla niego nie znaczyła, ale to nie oznacza, że ona nic nie znaczyła dla niego wcześniej. Że wydaje mi się, że właśnie w takich kwestiach tych z, w, zaburzeń yy, Osobowości takich chwiejnych emocjonalnie czy narcystycznych, które tam mniej więcej możemy rozpoznać, wiele tego typu cech, zaobserwować wtedy, to właśnie ten mechanizm, o którym ja teraz sobie przypomniałem, że ja mówiłem w którymś odcinku, na, kiedy mówiłem właśnie o Diane, tam dawno, dawno temu, jest ten mechanizm idealizacja-dewaluacja. I to jest tak, że, że, że jeżeli działa, no to, to działa, to super, to karmi mnie to, zajbiście. I tam właśnie, czy daję, czy list, czy, czy nawet an, anty mnie rozumiesz, działamy, robimy fajnie, obiadki, kolacje, pożyczkasę. A potem, kiedy już przestaje ta osoba być ważna, to, to ta dewalu dewaluacja następuje i jest, od, jest, jest nieważny, nie myślę o tobie, nic, nigdy nic z mnie nie znaczyłaś, w ogóle nigdy mnie nie interesowałaś. No i, i to jest też taki mechanizm obronny w pewien sposób, że odrzucam cię z mojego życia, więc jestem w jakiś sposób bezpieczny, powiedzmy. Du dużo upraszczam i skracam, bo, bo to też nie, nie robię, nie chcę robić jakiejś ogromnej analizy psychologicznej Teda, tylko też właśnie pokazać, na czym ta relacja, że tu nie da się jedno, jednoznacznie powiedzieć, no to ta Liz była dla niego ważna czy nie, czy ta An była dla ważna czy nie. Na jakimś etapie była, on możliwe, że nawet wierzył w to, że tam kocha, czy że coś tam. Bardziej niż nawet to było naprawdę, a później to się po prostu dramatycznie potrafiło zmienić, szczególnie jak już siedział w celi śmierci. No i tak, to jest koniec. To jest koniec tego tematu. Tam wiadomo, były jeszcze inne kobiety, były te jego grupi Stefanki, którymi te się mm -hmm. tak trochę. były dla niego dziwne. Mhm. Też właśnie był taki troszkę. Ob... Znie... O, zniesmaczony był tą całą sytuacją. Ile w tym było prawdy, mhm. nie wiemy, aczkolwiek powiedział y, na temat tych dziewczyn w sądzie, które mówi ze swoich albo prawników, albo któremuś Miszeł albo Hagmajerowi że jak one na mnie patrzą, zobacz, jak one na mnie patrzą i tak jakoś no jakby chciały mnie zjeść czy coś takiego powiedzieć. Ale to tak to właśnie za dużo nie, nie, mamy o tydzień nie mówić, ale jednak w tym kontekście. Jest, właśnie Ted jest o tyle też taką ciekawą postacią, że on ma właśnie, jest taki doktor Jekyll Mr. Hyde. Że to nie jest, wiesz, zepsuty Gary Ridgway, nie? Tam mordował i ten. Tylko, że on jest właśnie takim dobrym, gdyby, gdyby tak wyjąć z niego ten, tego mordercę, który torturuje i, i, i nadużywa kobiety i tak dalej. I, i, i kradnie i, i, i takie, te rzeczy. To tam jest dużo takich właśnie konserwatywny patrząc z konserw takiego konserwatywnego czy republikańskiego kawałka dobrych cech że on właśnie porządny, żeby pracować robić, poznawać ludzi, tu, że e, właśnie zająć się tym dzieckiem, zaakceptować tą Liz że ona ma córkę, w porządku, że ona ma tą córkę, to on będzie pomagał ją wychowywać że on miał w sobie, żeby właśnie uprawiać sport i taki był, wiesz porządny w jakimś znaczeniu, że miał taki kawałek swój i to jest Ed Kemper też był porządny i nie lubił hipisów o, no tych hipisów Ted nie znosił. I to w ogóle strasznie nie znosił hipisów. I myślę, że to też y, y, te ofiary, jak wybierał, że on wybi nie wie, że pierwszą, lepszą y, kobietę, która po prostu mu wpadła w oko, tylko że on też właśnie szukał takich, powiedzmy, młodych, porządnych kobiet. Właśnie studentki, które tam y, y, to, ładnie ubrane, atrakcyjne, zadbane i tak dalej, z drobnymi wyjątkami, tam tych ofiar było dużo, ale no, no tak, że faktycznie on ma taką. Podwójną naturę, taką mocno podwójną. Nie to, że zły człowiek, dodatkowo jeszcze morderca, tylko że właśnie taki z jednej strony. I, i dobry, jest... zły i brzydki. Tak, dobry, zły. I, brzydki. I chyba to jest jeden też yy, z elementów, dlaczego on jest tym najbardziej takim szokującym, nie? Tym, tym seryjnym mordercą. On tak się totalnie wyłamuje, no, że taki właśnie super gość, nie? A takie bydle. O, i to jest dobry. Dobry akcent, żeby na nim skończyć dzisiejszy odcinek, bo już chyba długo tutaj gawożymy. Dajcie nam znać, co sądzicie o tych wszystkich kobietach. Co sądzicie o Teodorze jako facecie? Mhm. Czy, kochał? czy kochał? Czy kochał naprawdę? Co to znaczy kochać? O, co to znaczy kochać? Czy znaczy one kochać? kochały? Czy one go kochały? No, czy współczujecie im? Czy im nie współczujecie? Czy im może zazdrościcie, dziewczyny, co. No, ciekawe, czy dziewczyny się przyznają, że no, te Fajny. Fajny. Ty. Jak ta, co mi za każdym razem ten te Fajny, to mi staje przed oczami ta jedna, co yy, yy, no co przychodziła na rozprawę, siadała, no i z tych studentek, czy to nie studentek? Wątpię. Że, że Co ty tu robisz? A, to, taki straszny. Wiesz. No. Że się tam za każdym razem, jak się odwraca, to boję się, że mnie zapnie. A wiem co, że chcieliśmy skończyć, ale jeszcze jeden e, postscriptum, bo sobie przypomniałem. Zobaczcie, jeżeli chcecie, który, właśnie tak się zastanawiacie, który z tych seriali, filmów i tak dalej, ten faktycznie na, na Amazonie, ten pięciodcinkowy, jak to się nazywa? Falling for a Killer. Falling for a Killer, on jest dobry, bo on jeszcze pokazuje ten kontekst. E, w ogóle kobiet w tamtych czasach. I to jest ciekawe. To jest bardzo kawałe. ciekawe, że one, właśnie mm. to, jak Karol Daroncz mówi, że by, były, było nam mówione, że mamy się nie bronić przed Ta. nimi. to Tak, to jest bardzo ciekawe. Tak, to jest, to jest, no, to jest w ogóle motyw. I tak jak przy Damerze na przykład, był cały ten wątek niechęci do homoseksualistów, że policja się w ogóle tym nie interesowała, tak tu mamy ten cały wątek, gdzie kobiety są traktowane jako ludzie drugiej kategorii. I to no, wręcz oficjalnie można powiedzieć, że tam w tym, w tym serialu wypowiada się policjantka, który powiedzieli, że nie możesz iść do FBI, bo już nie przyjmujemy kobiet. Nie? I tak dalej, i tak dalej, mhm. i tak dalej. I też myślę, że to może w jakimś, może nawet małym kawałku, pokazywać, że z kolei ta fascynacja Tedem, że to było także z takiego życia nudnego, na przykład Karol, tak sobie wyobrażam, że ona tam, no, samotna matka, co nam może, i że nagle jej życie zaczyna być takie interesujące przy takim Tedzie, nie? że nagle gangus tutaj się dzieje, rozprawy, że dziennikarze, że w sumie ludzie chcą wiedzieć, co ona ma do powiedzenia, i że to w ogóle w tamtych czasach wręcz mogło być jeszcze dodatkową taką przyprawą, że Pocią pociągającym kawałkiem, wyrywającym właśnie z takiego życia, gdzie weź się nie odzywaj. Mogło. Hmm. To wszystko, Stefanku, co masz do powiedzenia? Tak, już koniec po skryptu. No dobrze, to komentujcie jak najwięcej, lajkujcie, subskrybujcie. Subskrybujcie. Tak, to jest dla nas bardzo ważne. Pamiętacie, jak przekraczamy 5000, tysięcy, to zrobimy coś fajnego. Tak. I... To Stefan będzie Wam na żywo pokazywał kroj marchewki. Tak. I um, książkę, jeżeli chcecie kupić. Bo to... dzisiaj Stefan zamówił do druk. Tak. Właśnie to przed chwilą zrobił. Tak, kolejne już, już prasy się rozgrzewają e, w drukarni. I będziemy też coś dla Was mieli, bo mamy kilka to kilkadziesiąt takich egzemplarzy, które chcielibyśmy Wam podarować. Powiemy tak. o tym następnym tak, razem. Tak, tak, tak. Ale będzie akcja, będzie akcja i będziecie mogli zdobyć specyficzny egzemplarz, ale ja jednak. Mm, to to. A jeżeli chcecie książkę kupić, to link do niej jest w opisie tego filmu. E, a jeżeli chcecie nam postawić kawkę, to również link w opisie filmu do By tu się znajduje i tam możecie kawę nam kupić. Tak, bardzo byśmy o to prosili, bo tam nam bardzo pomaga yy, w propagowaniu naszego kanału. A dzięki temu mamy więcej subskrybentów, a dzięki temu się rozwijamy i tak to się kręci. Więc. Do no, dzieła! Do dzieła! Pa! pa.